Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Cholera. Z nami Weronika Gawlik i Monika Stachowska. Zadowolony, ale dzisiaj znowu wielkie emocje, jakie zapewniłyście kibicom. Chciałoby się zapytać, dlaczego? No na pewno do poprawności tego meczu naprawdę dużo brakuje. Jednak tak naprawdę cieszymy się. Dwa punkty są, no chyba takie już jesteśmy. Zawsze emocje. Kibic, który zasiada przed telewizorem, na pewno się nie nudzi. Weronika Gawlik dobrze broniła, twoim zdaniem? Tak, bardzo dobrze. Weronika, twoje opinie po tym meczu? No myślę, że potrzebujemy przede wszystkim z takimi zespołami troszeczkę czasu, żeby złapać ich styl, bo to są zupełnie inne style, tak? To są style nieeuropejskie i ciężkie są te początki dla nas, żeby złapać, żeby przyzwyczaić się do tego stylu. Jak widać, rozpędzamy się powoli i dążymy do sukcesu. Jak się gra z taką drużyną, która broni nawet gdzieś na 12 metrze i wypycha nasze zawodniczki bardzo, bardzo wysoko, prawie pod linię środkową? Na pewno jest to dla nas niewygodne. Preferujemy w ataku preferujemy inną grę obronną. Natomiast jeszcze raz powtarzam, naprawdę cieszymy się z dwóch punktów. To jest turniej. Nieważne jak, ważne, że dwa punkty. Jutro kolejny mecz i ten ostatni w grupie najważniejszy. Angola będzie równie wymagającym rywalem jak Chinki? Myślę, że będzie równie wymagający. Znowu taki dynamiczny, szybki styl, rzuty z takich nieprzygotowanych pozycji. Myślę, że troszeczkę bardziej poukładany niż nasz pierwszy przeciwnik, ale nie będzie łatwo. Jaki cel w takim razie przed naszą reprezentacją? Czekamy na wynik meczu Szwecja-Holandia, bo od niego też trochę zależy. Na pewno czekamy, bo jesteśmy również fankami, kibicami i kibicami piłki ręcznej. Natomiast tak naprawdę nie interesują nas wyniki innych zespołów. Najważniejsze, żebyśmy my miały jutro dwa punkty i z Holandią również dwa punkty. No i tego się trzymajmy. Dziękujemy bardzo za te emocje i za kolejne dwa punkty dla Polski. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobra, zatrzymaj, dobra. Okay. Tak, żeby to było odczepione. Handbalowe bransoletki specjalnie dla Ciebie. Dwa rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w 5 kolorach. Żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz na reklama@handball.pl.